Dobra, mam nadzieję, że nie myśleliście, że odpuściliśmy sobie atomowe serce. No gramy dalej, zobaczymy jak to wyjdzie. Nagram chociaż jeden odcinek, bo dawno nie było. I jak będę w pracy, to go wyrzucę. Mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki, jest czerwona poświata. Więc jest atomowe serce, jest inaczej ustawiona kamera. O to chodzi. Dobra, czytuj się grafiko. Co ja tu mam? Aha, zapisujemy. No jeszcze nie zapisuję, ale zobaczcie jaka się grafa zrobiła. Ona powinna wskoczyć. Dobra. Znajdź i przenieś. Przenieś części Klary. Dobra, a jeszcze zobaczmy czy coś tutaj idzie sobie dorobić. Zaraz zobaczymy ile my tu czego mamy, bo... Jakiś ekwipunek, cosik. Aha, dobra. Dobra, no to trzeba zrobić te bobki do leczenia. Robimy sobie leczonko, słuchajcie. Pach. Jak będzie tyle? Dobra, wysłano do zapasów, to jest też dobre. Czemu mi od razu na przykład nie da do tego? Amunicja, to tu sobie wiadomo. Tu trzeba strzelać z pompy. Też, żeby się nie popsuło. Dobra, mamy 20 ammo, a jeszcze sobie przeniesiemy tylko te zapasy, gdzie są te... Demontaż, zapasy, tu są, dobra. Co byśmy to jakoś zmieścili, kurczę. Ostatnio nie mamy szczęścia do tego, żeby pomieścić wszystko. Ale dobra, jakoś damy radę, dobra, okej. Nie wiem po co nam ten pistolet, ale go mamy, no. Potem może wymienimy go na normalny. Zdecydowanie za dużo broni, no ale dobra. Teraz sobie zapiszemy. Zapisywanie danych. Szukamy części Klary, tak? To tak ciemno jak w dupie u Mariana. Specjalnie? Chyba specjalnie. Trochę za głośno to mam. Dobra, jak gdzieś tam na dół mam iść, tak? O, ten już leci na palenie sobie, zobaczcie. Kurde, ale nie trafiłem z wrażenia. Zobaczymy co umiesz. Kurde, biotyczny jakiś jest, czy co? O co tu chodzi? Kurde, dostałem z tego... Gin gościu tej. No nie wierzę, ej, ale jest mocny. Dobra, leży, a tam jest następny. To jeszcze nie koniec, ale jaja. Dobra, dobrze, że to wziąłem. No chodźcie tu, smoki. Dobra, jeszcze czarny leci. A czarny przy okazji dostał chyba. Gin, kurde. Ale jest mocny, nie? Jest mocarz. Ale nie jest taki mocny, żeby pokonać szarego, dobra. Dobrze, że sobie narobiłem tych, kurde... leczenia, bo... Ja tam widziałem, że oni tak wyskoczą, takie napaleńcy są. Dobra, jak tam zejść na dół, słuchajcie. To pamiętam to? Tam muszę iść, tak? Dobra. O, krótki odcinek będzie dzisiaj. Tylko tam na dół zejdę i będzie po wszystkim. Ciekawe. Bardzo jestem ciekawy, dobra. Przeładuj to, ale żeśmy ammo stracili, ja cię kręcę. Trudno. Wymagało tego. Sytuacja tego wymagała, więc... Nic nie poradzimy. Co tutaj mamy? Dobra, mocuję głowę. Dobra, mam łeb. 2, 7, 9, 9. To nie jest na moją głowę. 0, 0. Ej, pobudka, dzień dobry bardzo. Dziękuję, drogi towarzyszu. Wake up, darling. Uważajcie na siebie. Wszędzie są agresywne roboty. Zauważyłem. Czemu rozerwały cię na kawałki? Usiłowałam ocalić organiczny personel kompleksu muzealnego. Dokonuje się tu strasznych okropności. Roboty zabijają ludzi. To nie do pomyślenia. Jak zdołaliście przeżyć, drogi towarzyszu? Nie ma czasu na wyjaśnienia. Musimy aktywować tryb ćwiczeń wojskowych.
No, Lala, podpowiedz jak to zrobić. Ojej, zostaw to przesuń. Lala, powiedz jak to zrobić tej. Tu się coś otwiera? Dobra, jak tutaj dojść? Powiedz przy mi, że nie tędy, ale... Dobra, to najpierw idziemy gdzieś do góry obadać. Bo tutaj... No tutaj nie przejdę. Może tu jest na piętrze najpierw coś? Albo tutaj. Nie, tu też mi się nie wydaje, ale... O, tutaj barzy. Barzy tutaj. Dobra, idziemy tędy. Skanuję. Znaleziono moduł. Kończyna. Ramię. Prawe. Położenie. Poziom Wawiłow. Transmisja zablokowana. Niekompletne dane. W czym problem? No dokładnie. Czemu nie możesz go zlokalizować? Nie będę w stanie pomóc. Na tym poziomie są jakieś zakłócenia, a nie potrafię ustawić. Jeszcze drugi? Źródła. Może to być ekran elektromagnetyczny. O Jezus. Spory podłużny obiekt. Spory podłużny obiekt? Dziwne. Spory podłużny obiekt? Bardzo dziwne. Nie, to trzeba zamienić. O. A czemu nie da się zrobić tak odwrotnie? Kurde, no patrzcie, to nie będzie takie łatwe. Zaraz będziemy po kolei zmieniać najwyżej. Nie, on nie może być, bo tu w ogóle przeskakuje, tak? Prawie. Kurde, ale się teraz nagimnastykujemy. Nie, to musi, to dobrze było. Tak? Bo to by było co? Nie, to jeszcze z pomarańczowy musi być zamieniony. Albo tak musi być jakiś. To znaczy pomarańczowe z żółty musi być zamienione. O, barzy tak. Ja cię kręcę. Słuchajcie to, że prawie wyszło. Rozumie tato? No to jak z tym, to trzeba kurde tutaj odblokowywać w takim razie. Nie no, przy sobie nie mogą być, muszą być dalej, nie? Odwrotnie, trzeba żółty dać dalej może, co? Kurde, a teraz co zrobić, żeby niebieski był tutaj? Za pierwszym razem, słuchajcie, za pierwszym razem. Takie rzeczy, tylko szary. Wow, o Jezu, ja nie lubię tych. Jak ja ich nie lubię. Idzie tu gdzieś wejść. Kurwa, już mnie to gdzieś dorwało, no. No sięgniemy tu stąd? Ej, ja już tu nie mam broni, ale ja nie. Kurde, lecz się, szary.
Świrze jeden, ty. On czymś rzucą nawet, ale asy. Muza jak w tych, chciałem powiedzieć w Pokemonach, jak... Ej, uspokoiło się. A nie, tu jest, dobra. Dobra, goń się, leszczu, ty też. Kurwa, wskoczył tu. Nie wiem, jak on to zrobił, ale wskoczył. Jeszcze ktoś? A tu jest ziomuś. Dobra. Oni się tak biorą, kurde. Z nieba się biorą? No ja mam nadzieję, że ich... Co ja mam z tym zrobić? Aha, wszędzie mi się skończyło ammo. Dobra, fajny. Świetnie. Dobrze, że chociaż tyle miałem. Dobra, coś tu muszę dusić, ale co to jest teraz? Co to, zabawa dla dzieci? Klucz do łamigłówki. Fajnie. A po co? Sądzę, że Snape? Aktywuje jakiś proces. Naprawi jakiegoś zaraz robota i mnie jebnie. Ej, no przecież nie trafiłem. No kurde, no badaj, gościu. Jezus Maria, no nie mam go teraz z czym nawet. Kurwa, zostaw go. No właśnie tam i... No powstanie czy nie powstanie, bo zaraz się okaże, że... Spadaj, ziomuś. Ja muszę tu zdążyć to jechać z tym tekstem, tematem. Dobra. Ile tego będziemy zbierać? O Jezus. Dobra, dałem radę. O kurwa, Charles! To jest ten proces aktywowany kluczem? No świetnie! Ej, ej! Co ty wyprawiasz do kolegi? Ej, nie... Nie lubię gilgotek. Dał mi rękę. Podaj mi kanalia. Podaj mi rękę. Mnie na śmierć. Mało brakowało. Ej, tam jest jeszcze jakiś. Ja pitolen. Mam rękę. Dobra, zbiłem stąd. Poszukajmy reszty części. No kurde, wypuśćcie mnie. Ale asy tej. Nie wierzę, no ile ich tu znowu. Więcej ich matka nie miała. Ja nie mam, kurde, w ogóle. Czym się tutaj bronić, nie? Ja chcę stąd wyjść. Ja, tylko mi nie mówcie, że to się dopiero otworzy, jak ja to... Jezus Maria, no chyba tak, raczej tak. Kurde, jak mi spierdzielił? Gdzieś to? No nie wiesz. Ej, a może tutaj górą gdzieś da się wejść? No iść tutaj. Nie, raczej nie, dobra. Zachowałem. Oki, no kurde. Ej, no oboleło mnie coś. A już gościa... Gościa już finiszerowałem, a... Jezus Maryjo. Powoli, powoli, bo ten tu we mnie pizga jakimiś... Nie ma co robić, kurde. Gin, gin, gościu, gin. Dobra, leczonko. Jeszcze z jeden pewno, nie? Kurde, ich jest tutaj mnóstwo. No kurde, więcej was matka nie miała. Czemu ty nie giniesz? Jezu. Przeżyję tego, no otwórz te drzwi. Ś
Czy mi powiedz co, że to się będzie mi tu jakoś wyspiło, to chyba. Dawaj, dawaj, ukręć mu łeb albo co? Popsułem to? Czemu nie mogę? Ej, zablokowało mi się bicie, nie mogę bić. Ale jaja, no nie mogę się leczyć. To kurwa, nie wierzę. Jeszcze jacyś napaleńcy są. To byłoby za łatwo. Ja tak drzwi się nie mogę otworzyć? Tą rynką nie może czegoś zrobić tam? Jezus. Kurde, no nie, bo ja się już nie mam czym leczyć. Dalej, uciekaj, no kurwa, w las coś, nie? I... No nie wierzę. Nie mam leczenia. Jeszcze może coś leży, co? Może coś leży. A dużo nie zabrakło, nie? Znaczy jeszcze żyje, jeszcze jest szansa. A mi się tu respiło życie na przykład, czy nie? Bo nie wiem, nie pamiętam już. Jakiś gnój za mną leci? Leci, kurde, nie? Spoczeniec. No dalej, 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 dalej. No nie wiesz, on jeszcze żyje, nie? Dawaj, dawaj, leć się może czymś, może coś weźmie żadnego. Kurwa, kiedy się te drzwi otworzą, no? Spierdzielać ode mnie. Jakie asy. Jeszcze nie mów tam mi, że jeszcze jeden żyje. Gary move out, ja chcę stąd wyjść. Dobra, tu jeszcze jeden żyje, no jak nic. Jak mnie ten ostatni za... No już kurde, już myślałem, nie? No otworzyły się drzwi, całe szyjście. To było nie tak z prawdziwymi interfejsami beta. Ponieważ pierwotnie w kolektywie nikt nie miał mieć żadnych przywilejów. Wszyscy mieli być sobie równi. Tak, już o tym rozmawialiśmy. To na co im były te interfejsy beta? Żeby zabezpieczyć kolektyw... No nie wierzę, lecą na mnie już napaleńcy, nie? Osób Jezus Mario, przecież mnie zabiją, nie? Są równi. Szlak, interfejs alfa. Istotnie. A gdzie było teraz ten? No dalej, lecimy gdzieś do góry, bo do góry chyba był ten, nie? Doprowadzić do ofiar w ludziach, co byłoby nie do przyjęcia. A jak niby interfejsy beta miały temu zapobiec? Ich posiadacze nie mogli samodzielnie podejmować decyzji, ale mogli być obecni w kolektywie bez... Gdzie był nasz pokój zwierzeń? Kurwa, bo jak mnie to zabije zaraz... Nie wierzę. I co z tego? To w zasadzie to samo, co mamy teraz. Patrzycie na to z perspektywy człowieka. A z jakiej niby perspektywy mam na to... O cholera. No kurde, no nie idzie tego przeskoczyć. ...robotą, żeby nikt w kolektywie nie mógł nimi sterować. Doktor Sechenov planował nakazać swoim wiernym bliźniakom strzec interfejsu alfa. Po zalogowaniu w kolektywie mógł nimi sterować z dowolnego miejsca na Ziemi. Jednocześnie nikt inny nie mógł wydawać im poleceń. Nie wiedzieliby nawet o ich istnieniu. Moment, tu nie było pokoju? Charles, nie do końca rozumiem. Dałoby radę uruchomić kolektyw tak, by wszyscy byli równi, a potem zniszczyć interfejs alfa? Z pewnością, ale nasuwa się inne pytanie. Kto by to chciał zrobić? Doktor Sechenov. Jesteście tego pewni, towarzyszu majorze? Tak. Znaczy, chyba. Ludzie kochane. Dobra, leczonko musimy sobie zrobić. Aha, nie możemy sobie zrobić leczonka. Super. A co może... Aha, dobra, leczonka nie musimy, bo mamy. A to jest ten duży, nie? Dobra, na razie te małe damy. Dobra, to się przyda. To się przyda, to się przyda. Dobra, te duże też się przydadzą w razie co.
Szkoda, że nie mamy jeszcze jakiegoś tam ammo, ale dobra, trudno. Zapisywanie danych. Tutaj mamy jakieś. Teraz. No, kurwa, ale. No chyba go. Tej no. Widzieliście to? Ale mnie wystraszył. No co tak nudnie? Ej, no obsrałem sobie zbroję. Autentycznie. Przyznaję się bez bicia. Dobra, lecimy jeszcze zanieść tą rękę jej. Kurde, ty gnoju ty. Bij zanim on coś zrobi, bo oni są kurwa mocni. Bij. No nie wierzę. Dawaj, lecz się, lecz się. Spalę gnoju. Kury. No nie wierzę. Kur. Powiem wam, że wkurzają mnie te nogi. Dobra, dajmy jej rękę i będzie hit. Dobra, pierwsza ręka na miejscu. Dziękuję, towarzyszu. Serio, naprawdę powiem wam, że jeszcze jedna ręka została pewnie, nie? Jeszcze noga została. Nie, noga jest, dobra. To jeszcze ręka. Gdzieś tam do góry, ciekawe. O ty gnoju! Ale mnie następny wystraszył, co za. No dawaj, stawaj, stawaj, no. Ale cię skopał, okej? Okay? Dobra, leży. No ej, leci następny, nie? Napalenie, zobacz na to. No jest tam, nie? No co za gnój. Przed nimi nie da się uciec, kurwa. Jeszcze bliżej. Na tym piecze, o tu jest, ja pierdzielę. No Jezus Maria, dawaj. Gościu, kurde, bo przecież mnie zaraz. No nie, wiesz, on teraz z takich prądów nie jedzie jeszcze. E, już nie mam, dobra, okej. Okay. Dobra, trochę się wyleczę. Pierdzielam. Skanuję. Znaleziono moduł, kończyna, ramię, lewe. Położenie, daleko? Poziom Pawło. A można trochę konkretniej? Uj, coś okropnego. Jest zanurzona w czymś ciepłym i lepkim. Ojej, czerwony polimer! Obrzydlistwo! Co to w ogóle znaczy? Wybaczcie, drogi towarzyszu. To jedyne dostępne mi dane. Mam nadzieję, że pomogłam. Na pewno. No, a ty co? Będziesz wrogo nastawiony? Autoryzacja. Aha, a ja pewno i tak nawet nie mam. A czekaj, bo trochę mam. Aha, dobra, ale co no robię? No fajno, a przydałoby się jeszcze zapis stanu rozgrywki oczywiście. Projekt darma. Trochę to ma taki, nie? Wow, zamek. Nie spodziewałem się. O Jezus, mój ulubiony. Ej, przecież ja muszę mieć tylko tą i tą. Trzeba miejscami zamienić. Aha, i tą. Czyli tak. Przynajmniej tak by musiał być. Za pierwszym razem, oczywiście. Mogłoby się tu chociaż gra zapisywać, nie?
ułatwienie. Od dawno takiego kompasu nie znalazłem. Co to jest? Tam mam iść, ale... Jest zapis gry? Jest zapis gry. Słuchajcie, to to będzie w następnym odcinku, bo tu jakieś potężne rzeczy będą. Mamy zapisaną grę, a to... Kurde, to jest jakieś serce czy coś? No musimy kiedyś przysiąść, słuchajcie, do tych... Właśnie się obudziłem. Musimy kiedyś przysiąść właśnie do tych wszystkich odcinków i trochę pociągnąć to do przodu, nie? Bo jesteśmy już za połową, więc... Do ciemnego pomieszczenia, biorą szczebiot, zakładają słuchawki i słyszą coś takiego. Ciereszkowa, czytaj. Wyobraźcie sobie, że jesteście na pięknym zielonym polu. Otacza was wielki, ciągnący się w nieskończoność las. Nieopodal słyszę... Ciekawe to jest, nie? Co to jest? Ptaków i wesołe szczekanie. To mówię, jak projekt Darma, nie? Koniec nagrania. W czasie, kiedy kobiecy głos opisuje krajobraz, dookoła pszczoły tworzą przedstawiający go hologram. O co w tym wszystkim chodzi? Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, ale to świetny pomysł. Muszę tylko wytłumaczyć, dlaczego się obudziłem obok Tiereszkowej. Jestem kobietą idealną, obecną, spokojną, płynącym strumieniem, nieskończonym lasem. Błękitnym niebem. Niech to będzie. W tym można pływać pewnie, nie? Wyłącz się, wyłącz! Dobra, nasłuchaliśmy się, bo chciałem jeszcze to przesłuchać. Dobra, słuchajcie, odcinek idealny, 26 minut. W następnym zobaczymy, co tutaj odzyskamy, tą właśnie rękę. Lewą rękę Klary. Zobaczymy, co tu się stanęło, bo może się tu... Tu będzie jakiś bodz, jak nic, znowu będziemy się męczyć. Mówię wam. Także jak będziemy się męczyć, to już następnym razem. Trzymaj się, bye!